tłumacz szpitala powiatowego dotarło także do mediów, ta intencja odwołania dyrektora, bo na razie jest to intencja albo już odwołanie. Chcielibyśmy przede wszystkim zapytać, poprosić o potwierdzenie tych informacji i zapytać, co dalej. No mogę powiedzieć, że to już nie jest intencja, to już jest decyzja zarządu o odwołaniu, raczej, bo taki miał charakter umowy dyrektor Kwaśniewski, żeby rozwiązać umowę z panem dyrektorem za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, więc 31 marca jego umowa ze szpitalem wygasa i to jest faktem. I co dalej przede wszystkim? No właśnie, no bo to jest dosyć ważna decyzja, która faktycznie może też, bo to są obawy i pacjentów, i pracowników, która może destabilizować pracę szpitala. Czy jest to już wszystko, że tak macie pomysł jako zarząd powiatu na dalszą działalność na najbliższe tygodnie? Na pewno będziemy musieli w szybkim tempie ogłosić konkurs na dyrektora szpitala. Będziemy oczywiście w tej chwili już kończyć, musimy audyt przez firmę, która dostała takie zadanie i będzie, wszystko to wskazuje, 26 lutego specjalna sesja poświęcona ocenie sytuacji w szpitalu, z tego względu, że tak się to układa, jeżeli chodzi o sytuację finansową, że każdy miesiąc przynosi coraz bardziej negatywne skutki finansowe dla szpitala i tutaj będziemy chcieli ustabilizować tą sytuację, żeby nie pogłębiać tej straty i no, dokonać wszelkich zmian, które ustabilizują tą sytuację. Na pewno to będzie zadanie już przyszłego dyrektora, który ewentualnie w konkursie zaprezentuje nam swoje pomysły, ale na pewno czeka tą mielecką placówkę trochę zmian po to, żeby no, móc z czasem osiągać coraz lepsze wyniki finansowe i coraz lepiej przede wszystkim obsługiwać pacjentów. Myślę, że ten szpital stać na to i tą załogę też, żeby tak było. No, niemniej jednak wymaga to wielu zmian organizacyjnych w zakresie i wewnętrznej pewnie organizacji szpitala, w sposobie nadzoru, rozliczania usług, procedur, kwalifikowania pacjentów. No wiele jest tam takich elementów, które potem składają się też na wynik końcowy szpitala. No, będziemy chcieli to w szybkim tempie wdrożyć, wszystko co jest możliwe na ten moment, żeby i to co leży jakby po naszej stronie, co nie wymaga żadnych nakładów, no żeby wszystkie te działania były podjęte po to, żeby zatrzymać ten negatywny trend, który się pojawił w ostatnich miesiącach. No bo cóż, gdy pewnie to przyspieszyło naszą decyzję o odwołaniu dyrektora, ale gdy otrzymaliśmy plan finansowy, gdzie prawie 15 milionów było straty przewidzianej na 2019 rok, no to troszeczkę to było dla nas zaskoczeniem dużym. Spodziewaliśmy się, że będzie strata, ale że aż tak dużo to nie. Przy amortyzacji prawie 6 milionów, no to przy 15-milionowej stracie, no to wynika jasno, że 9 milionów samorząd powiatowy musiałby dołożyć do szpitala, gdyż taki jest obowiązek i tych pieniędzy automatycznie będzie brakowało, jeżeli ta strata będzie przewyższała amortyzację. No 9 milionów to jest duża kwota, to są praktycznie wszystkie inwestycje na przykład drogowe, które przekraczają tam 9 milionów z groszami, więc no to ja sobie nie wyobrażam, że będziemy ciąć ważne zadania inwestycyjne po to, żeby ratować sytuację szpitala, chociaż i tak musimy ratować, bo wiadomo, że szpital musi funkcjonować i musimy zapewnić bezpieczeństwo, ale tym niemniej jednak uważamy, że jest wiele rezerw, które należy uruchomić. Ja tu już wspomniałem o tych rezerwach, o tych niedomaganiach szpitala i musimy wszystko zrobić. Mam nadzieję, że nowy dyrektor no, nie będzie też osamotniony, bo takie wrażenie odnoszę, że były duże oczekiwania w stosunku do tego dyrektora, a tak naprawdę on był sam, nawet nie miał dyrektora finansowego, bo uważano, że nie jest potrzebny dyrektor finansowy, gdzie wszystkie dużo mniejsze jednostki mają dyrektora finansowego, który na bieżąco analizuje przypadek każdego pacjenta, jeżeli chodzi o finanse, kwalifikowanie
bo to są pieniądze, to są dziesiątki tysięcy, które uciekają przez złą kwalifikację, jeżeli chodzi potem o rozliczanie tych usług medycznych. I stąd no, tutaj mamy taką nadzieję, że ten nowy dyrektor świadom, czego się podejmuje i jakie jest jego zadanie. Chcielibyśmy, żeby to była osoba taka, która no, ma pomysły, ma doświadczenie i będzie mogła, że tak powiem, wejść z marszu i tą sytuację stabilizować, wprowadzać takie zmiany, które zatrzymają ten negatywny trend w postaci rosnącej straty. No właśnie, panie starosto, bo o to też warto dopytać, o powody. Rozumiem, że te powody to ta zła kondycja finansowa szpitala, którą odkryliście tutaj właśnie między innymi dzięki badaniom audytowym. Tak, to ja już wspomniałem, bo ta sytuacja finansowa to, tak powiedziałem, przyspieszyła tutaj tą naszą decyzję z zarządu. My też oczekiwaliśmy oczywiście od dyrektora jakby pomysłów, co zrobić z tą sytuacją. Tak jak mówię, dyrektor był praktycznie sam. Jeszcze teraz zabrakło mu tak naprawdę dyrektora do spraw lecznictwa, gdyż pani, która pełniła tą funkcję, musiała w trybie pilnym przejść i zastąpić zmarłego ordynatora Warzechę. Jest w tej chwili pełniący obowiązki ordynator, no ale to on tylko pełni obowiązki do końca marca i musimy też w trybie pilnym ogłaszać konkurs na dyrektora do spraw lecznictwa. Też nie ma według naszego rozeznania chętnych za bardzo na tą funkcję, także to jest kolejny problem, że dyrektor nie ma dyrektora do spraw lecznictwa takiego, który by był zaangażowany, bo jak jest ktoś w zastępstwie, to wiadomo, że on tylko tyle, że podpisuje jakieś dokumenty, które są wymagane przez prawo, natomiast no, nie angażuje się tak pewnie, gdyby był i miał pewną tą funkcję, jakąś stabilizację tej funkcji. Stąd tak naprawdę dyrektor Kwaśniewski był sam i on, myślę, że on miał świadomość, że ciężko mu w tej sytuacji jakby podołać tutaj oczekiwaniom i temu, co się stało, tym bardziej, że jest też taka prawda, że wiele było też czynników zewnętrznych, które o tym decydowały, no ale znamy szpitale, które są w podobnej sytuacji, funkcjonują w powiatach i one w tej chwili będą wchodziły w lekką stratę, a miały zyski, więc a dlaczego u nas tak nie było, pytanie. Wtedy by nie było u nas problemu, bo my byśmy w tej chwili powinni wchodzić w lekką stratę, to by nie było problemem. Natomiast my wchodzimy już w potężną stratę i taką stratę, która no, ewentualnie, gdy nic byśmy nie robili, to by spowodowała dopłatę dużą z budżetu na uzupełnienie jakby kapitałów tego szpitala naszego. I tak na koniec, jednym z takich kolejnych działań Starostwa Powiatowego, a przede wszystkim Rady Powiatu, to miała być nadzwyczajna sesja. Czy to jest nadal wasz plan, czy jednak zmieniliście tutaj swoje działania? Nie, to jest jeden z punktów i tutaj go będziemy realizować. Audyt w tej chwili już trwa, będzie zrobiony, gdzie tam będą te wszystkie elementy, mam nadzieję, dobrze przedstawione, jeżeli chodzi o sytuację, z czego wynika ta sytuacja, jaka jest struktura kosztów, jakie koszty wzrosły, jakie mamy zadłużenie, jakie są w ogóle tendencje. Nie jest to taki szczegółowy audyt, ale te najważniejsze pytania, które tam zadaliśmy, mam nadzieję, że uzyskamy na nie odpowiedź i pozwolą nam też przedstawić sytuację, czyli obraz, jaki jest w tej chwili i z jakimiś pomysłami, co zrobić, jak sytuację zmienić, żeby ona przybrała korzystny obrót dla Szpitala Powiatowego w Mielcu. Także tu się nie wycofujemy. 26, tak już myślę, że to będzie prawie, że taka decyzja chyba ostateczna, będzie ta nadzwyczajna sesja i tam będzie, myślę, też szeroka, dogłębna dyskusja. Każdy będzie miał możliwość się wypowiedzenia i przedstawienia też swojej oceny, ale też i swoich pomysłów. Myślę, że takie pomysły padną, ale przede wszystkim będziemy oczekiwać od nowego dyrektora, który będzie wyłoniony w konkursie, żeby on te pomysły dał. Będziemy je oceniać. My też mamy już w tej chwili rozeznanie w tym rynku usług medycznych, w tym, co się dzieje w Polsce, w innych tutaj jednostkach medycznych tego typu. Wiemy, jakie są ich niedomagania, wiemy, jaka jest ich cena i no, będzie nam może łatwiej też oceniać te propozycje, które ewentualnie kandydaci na
przyszłego dyrektora naszego szpitala specjalistycznego w Mielcu będą przedstawiali i tutaj może uda nam się rzeczywiście wyłonić takiego kandydata, który podejmie tą pracę i w miarę szybko będzie mógł już pierwsze decyzje podejmować takie, które w sposób skuteczny ustabilizują finanse szpitala. Okay, dziękuję. Dziękuję bardzo.